Ale tu jest kurwa brudno. A jak śmierdzi? Wozisz ludzi tym gnojownikiem? Jak się nie podoba, to wypierdalaj na ten mróz. No, włączę byle co. I tak poleci tylko 10 minut. Niech żyje nam! Obyś przepisał na mnie mieszkanie. Jestem z Mianówka. Uzyskaliśmy prawa miejskie w 1000... Opowiesz mi później, bo teraz to myślę tylko o seksie. Siema! Przyszedłem wypić twój alkohol. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że spałem z 3 kobietami? Dostaw 1-0. Myślałem, że jesteś lżejsza, świnko. Gdyby nie Facebook, nie miałbym pojęcia, kiedy masz urodziny. Boże, daj mi siłę, żebym tego nie spierdolił. Jakbym był tak stary jak ty, to bym się zabił. Pierdol się, wnuczku. Pokazał mi nagie zdjęcia, które mu wysyłasz. Dobre. Czyli mówisz, że masz problem z komunikacją? Co? Słucham? A, sorry. Czytam właśnie o tym, jak się rozmawia z kobietami. Dasz gotówkę na łapówkę? Dam, bo często ćpam. A dziś? Dziś też. No to cash. Mam nadzieję, że nie odziedziczę łysiny po dziadku. Dobra, to pokazuj te wielkie cycki. Push up! A ja miałem wynajęte auto. Nie mam pojęcia, co ty w niej widzisz? Już takie dziwne miny. Może ma tył? Nie mam pojęcia, co ty w nim widzisz. Chcę mieć dzieci, ale boję się, że będę chujowym ojcem. O co się tak drzesz? Chodzę na imprezy i dużo piję, bo na trzeźwo jestem taką cipą, że nie zagadałbym do żadnej dziewczyny. Ciekawe, czy masz większego ode mnie. Ciekawe, czy chciałbyś sprawdzić. Gadam z tobą tylko dlatego, że przespałaś się z większością moich kumpli. Także wiesz... Jakbyś nie był moim bratem, to bym nawet z tobą nie gadał. Ale i tak cię kocham. Śmieciu. I co? Doszłaś? Siedziałem tak długo, bo woliłem konia. Muszę z tobą zerwać. Boję się, że się zakocham. Co tam? Siedzisz na Tinderze? Nie, przeglądam zdjęcia Kasi. Kocham ją. Spokojnie, on chce się tylko bawić, nie ugryzie. Nic mnie to nie obchodzi. Wygląda jakby jadł ludzi. Nie ma kagańca, do tego mu wystaje flamaster. Mhm, dobrze. A tu co widzisz? Pantofla. Macie, chamy ze wsi. Za tego szczekającego kundla! Dobre meme. Jak to zobaczą sąsiedzi, to nie będę im musiał mówić, co o nich myślę. Błagam, zostań na noc. Daj mi chociaż namiastkę bliskość. Kawana unana. Wow, zajebiście śpiewasz. Zajebiście tańczysz. Dzięki. Co to za parasolka twojej mamy? Nie, to tej laski, z którą cię wczoraj zdradziłem. A przy okazji wymień pościel. A jak byś opisała naszą relację tak w 2 słowach? Nasze co? Kurde, ale masz zajebiste ciało. Dzień nie szukaj gwiazd, one w nocy są. Zamknij ten ryj! Jak mi się zachce, nie będę miał z kim, to zadzwonię. Tak naprawdę to miałem kondomy, tylko wolę bez. I znowu samotność. A co to? Zeszczałeś się w spodnie? Nie da się strzepać do ostatniej kropli. Przykro mi, ale muszę ci zamknąć drzwi przed ryjem. To nie robota dla mnie. Za szybko się angażuję. No siema, co słychać? Gówno mnie to obchodzi. Weź, podrzucisz mnie do centrum, bo mi się nie chce nocne tłuc. No dawaj, dawaj. Ej, sorry. Zapomniałem o napiwku. Co jest? Zdradzasz mnie? I to z mężczyzną? Trudno jest wybaczyć zdradę, ale czy trudniej, jeśli jest to zdrada z osobą tej samej płci? Sprawdźcie w nowym odcinku Zrozum. O tutaj.